Bruksela kolejny raz uderzy w polskie lasy. Tym razem Parlament Europejski chce zwiększyć wskaźnik pochłaniania CO2 w sektorze użytkowania gruntów i leśnictwa. W reakcji na zakusy unijnych urzędników powstał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Broniący Lasów. Za kilka dni ruszy zbiórka podpisów. Bruksela wprowadza w życie założenia pakietu klimatycznego Fit for 55. Parlament Europejski chce ograniczenia emisji CO2 o 40% do 2030 roku w porównaniu do roku 2005. Poprzedni cel wynosił 30%. Unia przy realizacji swoich założeń klimatycznych przymyka oko na ich konsekwencje, zaznacza politolog profesor Rafał Juchnowski. Tutaj najistotniejszą kwestią jest wzrost kosztochłonności gospodarki europejskiej i jej mniejsza konkurencyjność wobec innych podmiotów światowych. Kolejny element pakietu Fit for 55 to zwiększenie pochłaniania CO2 w sektorze gruntów i lasów. Parlament Europejski podniósł ten cel o 15%, czyli 310 milionów ton CO2 dla całej Unii do 2030 roku. To cel niemożliwy do realizacji dla Polski, mówi minister Edward Siarka, pełnomocnik rządu do spraw leśnictwa. Musielibyśmy w sposób drastyczny ograniczyć pozyskanie drewna. A w co to uderza? W polską gospodarkę, w całą branżę drzewną, meblarską. Równocześnie innym państwom członkowskim zmniejszano cele, między innymi Francji. Dość powiedzieć, że bardzo rozbudowaną gospodarkę leśną mają Finowie, a oni mają znacznie mniejszy limit tego pochłaniania. Dodaje poseł do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk. Do tej pory decyzje w zakresie pochłaniania CO2 przez lasy były sprawą wewnętrzną Polski i robiliśmy to bardzo efektywnie. Kilka tygodni temu Parlament Europejski zaproponował też zmianę traktatów, w myśl której większą kontrolę nad lasami w Polsce mieliby zyskać unijni urzędnicy. Te zasoby dzisiaj mają być chronione, to znaczy, że te zasoby przez pokolenia, przez lata, przez dziesięciolecia ktoś ukształtował. Jak je ukształtował, to znaczy, że one są. Jak są, to znaczy, że potrafimy nimi gospodarować i jednocześnie je chronić. A tutaj zaczyna się bardzo duży rozwój biurokracji, która może być nieszczęśliwa w przypadku finalnym utrzymania zasobów przyrodniczych w takich krajach jak Polska czy nawet Rumunia. Podkreśla doradca prezydenta minister Paweł Sałek. Z kolei Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że organizacje pozarządowe, w tym pseudoekolodzy, mają prawo do zaskarżania planów urządzania lasów. Oznaczałoby to paraliż pracy lasów państwowych. Jednocześnie dochodzi do dyskredytacji polskich leśników przez polityków opozycji. Poseł do Parlamentu Europejskiego Janina Ochojska zarzuciła im tworzenie masowych grobów na granicy z Białorusią, w których rzekomo chowano nielegalnych migrantów. Po prostu pozbierano ciała, żeby nie było tych dowodów. Wypowiedź pani poseł jest wypowiedzią skandaliczną, wypowiedzią łajdacką. Wypowiedź, która godzi w dobro leśnika polskiego. Mówi szef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Andrzej Józef Nowak. Sprawą zajmuje się prokuratura. W obronie polskich lasów przed zakusami unijnych urzędników powstał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Projekt zakłada, że na unijne decyzje w sprawie leśnictwa i ograniczenia kompetencji Polski będzie musiała być zgoda Krajowego Parlamentu większością 2/3 głosów. Nikt o nas, za nas czy ponad nami o polskich lasach nie powinien decydować. Inicjatorem protestu w obronie polskich lasów był nieżyjący już profesor Jan Szyszko. Zacytuję słowa męża, który wielokrotnie mówił, że polskie lasy będą w permanentnym niebezpieczeństwie. Jak państwo wiecie, już od właściwie 1989 roku tak naprawdę ciągle o te lasy walczymy. Przypomina żona profesora Krystyna Szyszko. W 2010 roku, kiedy rząd Donalda Tuska chciał włączyć lasy państwowe do sektora finansów publicznych, udało się zebrać ponad 1 200 000 podpisów pod protestem. Później w 2015 pojawiło się kolejne zagrożenie, możliwa prywatyzacja lasów i wyprzedaży polskiej ziemi na dużą skalę. Wtedy udało się zebrać niemal 4 miliony podpisów pod wnioskiem o referendum. Kluczową rolę w obu zbiórkach odegrała rodzina Radia Maryja.